Jacek Karnowski w studiu w Gdańsku. To władze Platformy nie mają zdrowego rozsądku, tak? Ja, proszę pana, nie było jednoznaczności w władzach Platformy co do tego. Niektórzy radni Platformy polityczne życie za pana oddają. Proszę pana, jest proszę tak, pani. Że ja, proszę pana, ja zostałem wybrany przez mieszkańców Sopotu. To zanim o referendum i zanim o mieszkańcach, mam, panie prezydencie, ogromną prośbę. Czy mógłby pan mówić do mnie per pani, a nie per pan? Bo nie wiem, czy wytrzymam do końca magazynu w tym. Jezu, tak, przepraszam bardzo, ale ja. Nie szkodzi. To tylko krótka prośba. Panie prezydencie, referendum będzie 17 maja. Nie szkodzi, nie gniewam się, nic się nie stało. Będzie pan robił kampanię? Przepraszam, ale muszę się wyjaśnić, bo w tej chwili, jak pani wie, to ja mówię do kamery i nie widzę pani. Trochę się czuję z tym w ogóle głupio, ale bardzo, bardzo serdecznie przepraszam. Damy radę, nic się nie stało. Panie prezydencie, będzie pan robił kampanię? Znaczy, wie pan, ja powiem tak, nie, ja nie wiem, proszę pana, nie chcę powiedzieć, czy CBA. To jest jakaś zmowa? Postawienia oskarżenia. Proszę pana, nie wiem. Jest to, przyzna pani redaktor, bardzo dziwne. Podobno jutro ma znowu padać. Więcej na ten temat wie Marzena Słupkowska, chociaż jakoś taka niepodobna do siebie. Marzena dzisiaj? Nie? No nie. Aha. No to ja idę. No to cześć. To przepraszam, to nie ja. No dobrze. No dobrze, to w takim razie o pogodzie, bo to zobaczymy już za chwilę kto, a w sporcie, no cóż, przekonacie się państwo sami. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Zobaczmy, co na ten temat do powiedzenia ma pan Dawid Chełmecki. Więc tak, trzy sprawy priorytetowe. Boisko, parkingi, drogi oraz chodniki. Boisko, przede wszystkim na osiedlu Gigant. Sport to jest coś, czym należy młodzież zająć, żeby ta młodzież miała co robić po szkole. Odciągnąć ich, nie wiem. Musimy, proszę kontynuować. Możemy to powtórzyć? To jest na żywo. Proszę kontynuować. Dobrze. W takim układzie nie będzie pan kontynuował odpowiedzi na to pytanie. Are we ready to take a call? Mm-hmm. Okay. Are you ready to take a call? I think I am. Are you okay? Oh, sorry. Well, let's put you over with Justin from Madisonville, Kentucky. I'm sorry, Justin? Yeah. Hi. What can I help you with? Anyway, my question is about spam. On the internet, from my email, I mean. Hello? Chris? I can't hear you, I'm sorry! I'm sorry, so you mean you had a question about the internet? Hey, buddy, I can't hear this! Look, just don't take this Give him a slap! Come on, buddy! Shake him, shake him! I think... 720. $720. All our bids are locked in. Good luck to you all. Our prize, 799. Merry rings. Okay.